Elo, 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 z tej strony MikiXD. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Klockomania. A w dzisiejszym odcinku zrobimy wyrzutnię do kółek, a tymi kółkami będziemy się ścigać. Dobra, możemy już chyba zaczynać. Pierwsza rzecz to czekajcie, tylko zmienię kadr. Bardziej tak. Jest coś takiego. Potrzebujemy dwóch takich części. Dobra. Teraz tak. No, wygląda to tak. Te części to są tak jakby nogi mechanizmu. To jest część, którą będziemy wystrzeliwać. Cały mechanizm. Tutaj, tu. Jest część blokująca, żeby mechanizm się nie obracał. A to jest do wystrzału podwójne kółko. Trzeba żółtymi bolcami akurat. Teraz tak. Montujemy to tak. Szara dziurka do tej szarej dziurki ląduje. Oto drugą szarą dziurkę ląduje. To z drugiej. I teraz tak. To między to a to jest przymontowane. Widzicie? No. Dobra. I teraz tak. Zaraz. Teraz oddalimy. Dużą odległość. No i jak widzicie, są tu. Jest tu sześć klocków. Klocki te są oddalone od siebie o 60 cm. Kładziemy na przykład. Jak widzicie, to się tak obraca. Jak widzicie, to się tak obraca. A raczej tego nie widzicie. Przesunę trochę kamerę. To się tak obraca. Teraz tak. Kładziemy tutaj to. Tak. I wystrzeliwujemy. No, na przykład mi wyszło tyle. Możecie robić z kolegami coś takiego, że budujecie sobie dwie takie i ta, która poleci dalej, po prostu wygrywa. Albo jedną i odmierzać. Widzicie, nie działa to najlepiej, najprościej. Te kulki nie lecą, no ale musi być też w tym jakaś trudność. I w niedzielę pojawi się ten odcinek, nowy odcinek z nowej serii, w której będziemy budować jakieś zwierzęta, stwory, może jakieś warzywa, po prostu repliki rzeczy takich, które na przykład używamy albo widzimy na co dzień. Aparat, którym teraz nagrywam, mogę zrobić jego kopię, replikę, dokładną w 100%. Owszem. Na przykład. Taka sypluszowa dynia. O. Takiej sypluszowej dyni mogę zrobić replikę? A no mogę. Zwierzę. Akurat, no, skorpiona w domu nie ma, ale skorpiona zrobić umiem. Dobra. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Widzimy się w następnych. Cześć.